Maria Kownacka. Plastusiowy pamiętnik. Część druga. O Klarci ze szmatki i o sukience w kwiatki. Już miałem i spać do piórnika, żeby na te lale nie patrzeć. Aż tu widzę. Na lodzianej ławce siedzi sobie lalusia, taka malutka. Mało co większa ode mnie. Trochę krzywa w pasie. Przekrzywiona na jeden boczek. Z noskiem jak kartofelek. Siedzi sobie cichutka i zawstydzona. Więc ja zaraz do niej i pytam. Z czego ty jesteś? Ja? Z kałganków. A kto cię zrobił? A Lodzia? A jak ci na imię? Klarcia. A ty? Z czego jesteś? Ja? Z plasteliny. A kto cię zrobił? A Tosia. A jak ci na imię? Plastuś. I zaraz bardzośmy się polubili i wszystkośmy sobie opowiedzieli. A tutaj Honorka z trzeciej ławki mówi do Tosi. Patrz, jaką ta Lodzia ma brzydką, szmacianą lalkę. I szyję dla niej taką paskudną, burą sukienkę. To wcale nie warto. A Lodzia szyła dla Klarci sukienkę z takiej burej szmatki. I jak to usłyszała, to się rozpłakała. Więc Tosia okropnie się rozłościła na tę Honorkę i powiedziała, że właśnie warto. I zaraz oddaliśmy dla tej Klarci połowę naszego najładniejszego, kwiatowego materiału. A nasza patronela wcale nie żałowała. Jeszcze sama pomagała nam wybierać, który najładniejszy. Śmiała się i mrugała oczami do Klarci. Ta nasza Petronella to jak widać nie najgorsza. Tylko po co się na zielonej kanapie z pudełka od papierosów rozpiera, nosa do góry zadziera i wszystkim rozkazuje? A potem tej Honorce było bardzo żal i chciała zaraz Lodzi oddać własną lalkę. Ale Lodzia nie chciała. Powiedziała, że woli swoją szmacianą Klarcię. Więc się tylko wycałowały i wszystko było dobrze. I potem Klarcia miała najładniejszą sukienkę ze wszystkich lalek. Zieloną w czerwone kwiatuszki. O tym, co zrobił Jacek. I o nosie, jak placek. Dzisiaj rano czekamy, kiedy Tosia nasz piórnik włoży do teczki. A tu nic. Stoimy i stoimy na stole. Wszyscy są tym rozdrażnieni. Guma myszka piszczy mi nad uchem. Oj, co to się stało? Już dawno zegar wybił 8. Słyszę, że scyzoryk i stalówki aż zgrzytają z niecierpliwości. Tylko ja sobie z tego nic nie robię. Myślę sobie, nie pójdziemy do szkoły, to nie. Przynajmniej się porządnie wyśpię. I przewracam się na drugi bok. Aż tu nagle coś koło stołu, tup. Ktoś szarpnął piórnikiem i tra! Leżymy na podłodze. Ja klapnąłem tak, że z pewnością mam nos spłaszczony jak placek. Oj, trzeba się będzie przejrzeć w stalówce. Guma myszka wyskoczyła aż w najdalszy kąt pokoju, a stalówki, pióro, ołówek, scyzoryk, wszystko to się rozsypało po podłodze. Awantura! Awantura! Strach nas obleciał na dobre. To Jacuś, brat Tosi do nas się dobrał. Oj, źle z nami, źle. Ten Jacuś jest malutki, ale my się go okropnie boimy, bo każdemu dokuczy. Jak nas gdzie dopadnie, to zaraz się do nas zabiera. Raz mnie rozwałkował na placuszek swoim klockiem. Ledwo mnie Tosia odratowała. Żeby tak jego kto rozwałkował, to by dopiero wrzeszczał. Raz mnie wrzucił do miednicy z wodą, żebym się napił. Żeby takiego, kto wrzucił do miednicy z wodą, zobaczyłbym, co by mówił. A raz mnie wysmarował czekoladą, żebym był murzynkiem. Więc Tosia po tym wszystkim nigdy nie chciała przy tym Jacku otwierać piórnika. Aż tutaj taka awantura.
Przycupnąłem za nogą od krzesła i patrzę, co się dzieje. A tu nasza Tosia leży w łóżku zawiązanym gardłem. Więc się zaraz domyśliłem, że Tosia jest chora i dlatego nie poszła dzisiaj do szkoły. O wyprawie cudnej na wyspy bezludne. Tosia na szczęście usłyszała, że Jacuś upuścił piórnik na podłogę i zaraz kazała nas pozbierać i przynieść sobie do łóżka. Więc Jacek krzywił się, ale zbierał wszystkich po kolei. Jak mnie zobaczył za nogą od krzesła, to złapał mnie za nos i zaniósł do Tosi. Ten Jacek to żadnego szacunku dla mnie nie ma. Tosia ucieszyła się, jak mnie zobaczyła. I zaraz zaczęła się zabawa. Przy Tosi łóżeczku siedziała Lodzia i jedna taka ciocia, co ma czerwony beret. Ta ciocia przyniosła Tosi dwie pomarańcze. Pomarańcze zaraz się zjadło, a ze skórek pomarańczowych Lodzia zrobiła śliczne łódeczki z żagielkami. Tosi kołderka to było morze, które czasami bardzo mocno falowało. Ja byłem kapitanem, a guma myszka Majtkiem. I Jacek nas woził w dalekie, ciepłe kraje na bezludną wyspę z Tosinego Jaśka. A na tej wyspie mieszkała żyrafa i dwa murzynki z celulidu. Ale gumka myszka była nic nie warta na Majtka, bo za gruba i nie umiała wspinać się na maszty. I jak tylko morze trochę zakołysało, to zaraz chlup do wody. Więc Lodzia wzięła włóczkę i porobiła strasznie śmieszne panny z włóczki, co miały powiązane rączki i nóżki i nastroszone spodniczki. I zaraz zaczęło ich być wszędzie pełno. Pchały się do łódeczek, przechylały je, wdrapywały się na maszty, piszczały, spadały do wody, topiły się, blubulbulbul, i Jacek musiał je ratować. Wreszcie dojechały do bezludnej wyspy i tam z murzynkami urządziły bal, bal, bal. A potem była burza morska. Podniosła się taka wichura i bałwany, że aż mamusia to się przyleciała i powiedziała, że jak kogo gardło boli, to nie może być burzy morskiej, tylko pukanie gardła i spokojne leżenie w łóżku. Więc burza zaraz ucichła i panny z włóczki musiały iść spać do pudełeczka po czekoladkach. Dobrze, że nie do piórnika. O kwiatkach w szkole i o kaktusie, co kole. Wczoraj pani miała pogadankę o tym, że śniegu jest mało, że w ogrodzie smutno, na podwórku smutno, na skwerku smutno, bo szaro, nie zielono. Potem pani powiedziała tak. Jakby to dobrze było mieć w klasie trochę kwiatów w doniczkach. A na to dziewczynki zaraz się wyrywają. A ja, proszę pani, przyniosę prymulkę. A Bronek zaraz się przedrzeźnia. A jakże? Firt, firt. Przyniosą prymulkę i mirt. Proszę pani, właśnie ja przyniosę mirt. I dzisiaj rano wpadają dziewczynki do klasy, a prawie każda dźwiga w gazecie doniczkę. Joasia przyniosła kwitnącą prymulkę. Lodzia przyniosła mirt. Każda, co tam mogła. Nawet ten nowy chłopiec, Adrian, co siedzi pod oknem, przyniósł kaktusik. I myśmy też przynieśli kaktusik. Taki śmieszulek, pękaty jak beczułka. Wyjęła go Tosia z teczki, postawiła na ławce i poszła pomagać Joasi odwijać z papieru prymulkę, żeby się kwiaty nie połamały. A tu tymczasem panny z włóczki zaczęły wyłazić z teczki. O, tych panien z włóczki to wszędzie pełno. Ciągle im nowe figle w głowie. Jedna wpadła dziś do kałamarza i zamieniła się w murzynkę. Jedna zrobiła sobie huśtawkę na Tosi guziku. Jedna się przykleiła do gumy arabskiej. Oj, aż głowa puchnie od tego wszystkiego. Nie wiem, po co Tosia nosi te wiercipięty. Zobaczyły kaktus, krzyku narobiły. No, co to domek, akurat jak dla nas. I dalej, że się gramolić na doniczkę. Ja też słyszałem,
że czasami w kaktusach mają mieszkanka, takie malutkie ludziki jak ja. Ale nie będę wszędzie pakował swojego nosa, no. A one wgramoliły się na doniczkę i... stuk, puk, w kaktus. Kto tam mieszka? Jaj, pokłuły się, krzyku, pisku narobiły i pospadały na ławkę. Tylko jedna zaczepiła się o kolec i została na kaktusiku. Dosia prędko kaktus zaniosła na okno. Wchodzi pani, a tu na oknie zielone, a tu na oknie wesoło, a tu na oknie jak w maju. Pani aż się za głowę złapała, jak zobaczyła tyle kwiatków. Oj, ile roślin, jakie ładne. Prymulka kwitnie, co to? I kaktus kwitnie? Podchodzi pani bliżej, a to na kaktusiku nie kwiatek, tylko czerwona panna z włóczki. Cała klasa aż się trzęsła ze śmiechu. Panna z włóczki wstydu się najadła i wróciła do nas jak niepyszna. Ja jej też na nosie zagrałem. Bo po co się wszędzie wpycha, gdzie jej nie proszą? A potem pani powiedziała, że przynieść rośliny to jeszcze za mało. Teraz trzeba się nimi opiekować jak dziećmi. Trzeba kurz ścierać z listków i spryskiwać rośliny wodą. I trzeba wystrugać drabinki, żeby się miały na czym oprzeć. I łopatki do przekopywania ziemi, żeby była zawsze pulchna. Ale opiekować się roślinami nie mogą wszyscy razem. Trzeba wyznaczyć drużyny. Porządkowe. I tak mają dużo roboty. Więc rada w radę uradziliśmy, że będą zielone drużyny. Tylko trzeba obmyślić jakąś odznakę. Ale jaką? Jedni wołali, że czerwone kwiatki. Inni, że zielone kokardki. A Walerka zawołała... O! Dać zieloną pannę z włóczki. Kiedy taka do kwiatka ciekawa? Wszystkim się to najlepiej podobało. Nawet chłopcy zaczęli wołać, że i oni też chcą być kwiaciarzami i mieć pannę z włóczki jako odznakę. Więc pani się ucieszyła i zaraz wybrała na drużynowego tego Adriana, co przyniósł kaktus, i przypięła mu do boku najmniejszą pannę z włóczki. A te inne o mało nie popękały z zazdrości. Historia cała o porządku i o strzałach. W tym tygodniu Tosia z Joasią są porządkowymi. To bardzo przyjemne być porządkową. Jak tylko lekcja się skończy, to zaraz wołamy grubym głosem, żeby wszyscy wychodzili na korytarz. A jak już nikogo w klasie nie ma, to Joasia z Tosią otwierają okna, zamiatają i ścierają ślicznie tablice, a Adrian podlewa kwiatki. Dzisiaj obszedłem z Tosią całą klasę, żeby sprawdzić porządek. Wszędzie było dość porządnie. Oj, oj, ale co się działo pod ławką tego Brądka i tego Antka? Tarzały się tam łupinki od pestek i skorupki od jajek i strzały i kule z gnieconego papieru. A na szlaku nad ich ławką był narysowany chłopak i mysz i szczur i było napisane... Pan Antoni myszy goni, szczury łapie, popu łapie. O, Tosia musiała wziąć swoją gumę myszkę i długo to wszystko ścierać, bo jakby pani zobaczyła, to by się okropnie na tych chłopców pogniewała. Gdyby tak było u wszystkich dzieci, to by klasa wyglądała jak śmietnik. Tosia zmiotła to wszystko i wyrzuciła do kosza, a strzały z papieru pozbierała i schowała Bronkowi pod pulpit. Ledwo się pauza skończyła, a tu ten Bronek leci do swojej ławki i wrzeszczy. Tośka, gdzie moje strzały? Widzicie ją? Złapała mi moje strzały. Więc Tosia mówi, że są w jego ławce. To ten Bronek zaczął się przedrzeźniać. Tosia, porządkosia, Tosia, porządkosia. I strzelił Tosi w sam nos taką strzałą. To taka sprawiedliwość na tym świecie? Żebym ja był większy, to bym się z tym Bronkiem rozmówił. Przecież Tosia mogła te głupie strzały wyrzucić, a ona je pozbierała i pochowała,
i brzydki łabuziak. A potem ja chciałem być porządkowym w piórniku. Wołałem grubym głosem, żeby wszyscy wyszli na pauzę. Ale im się ani śniło. Guma myszka zapiszczała, żebym się nie rządził jak szara gęś. Ej, tak, to wszystko z zazdrości, bo sama chcę być porządkową. Więc się obraziłem i poszedłem spać do swojego pokoiku. Jak nie chcą, to niech nie mają porządkowego. I już. O tym, jak kreda wytrzeć tablicy nie da. Tosia jeszcze jest porządkową. Przynieśliśmy z domu świeżo wyprane ściereczki do tablicy. Najbardziej Tosi zazdrościłem ścierania tablicy. To tak przyjemnie. Szach, mach i zabazgrana tablica robi się czarniutka. A Tosia widocznie wiedziała, że ja mam ochotę ścierać tablicę, bo mi dała taką malutką ściereczkę z gałganka i posadziła mnie w rowku przy tablicy, tam gdzie mieszka kreda. Więc ścierałem, szuru-buru, ile tylko sił, aż ta kreda łypała na mnie jednym okiem i za boki się brała ze śmiechu, że mało się nie pokruszyła i przechwalała się, że ona, kreda, wytrzeć tablicę nie da i zaraz znowu wszystko zabazgrze. My się kłócimy, a tu wchodzi pani od rachunków. Tosia pobiegła na miejsce, nie zdążyła mnie zabrać z tablicy, więc się bardzo zląkłem. Pani długo dzieci pytała, a potem powiedziała, że napisze na tablicy trudne zadanie klasowe. Pani podeszła do tablicy i wzięła mnie do ręki zamiast kredy. O, bo przy ścieraniu tablicy cały się ubieliłem. Pani chce mną pisać. Przyciska mnie nóżkami do tablicy. Dobrze, że nie nosem. A tu ani rusz. Spojrzała pani na mnie i jak się nie zacznie śmiać. Wcale nie wiem, dlaczego ta pani się tak śmiała. Młynarz jest biały, a nikt się z niego nie śmieje. I Tosia musiała wszystko o mnie opowiadać. I zeszła reszta godziny. I nie było czasu na zadanie. Więc po dzwonku wszystkie dzieci się do mnie zbiegały i dziękowały mi. I wołały... Niech żyje Plastusz! Tu Plastusz! Niech żyje Plastusz! Niech żyje Plastusz! Nawet ten Bronek poklepał mnie po nosie i powiedział... Plastek, morowy z ciebie facet! Więc potem, jak wróciłem do piórnika, to się ich, tych w piórniku, tylko zapytałem. No co? Słyszeliście? Oni powiedzieli, że nie słyszeli, ale na pewno dobrze łóżka nadstawiali. Jak się ze mną poznali? Ci, co w książkach mieszkali. Hej, dzisiaj to był dobry dzień, bo Tosia wydawała książki. Ale prawda, zapomniałem napisać, że nasza klasa to ma własną bibliotekę. Ta biblioteka to jest taka ładna, że nie wiem, i duża. Chyba z 5 razy większa od naszego piórnika. Wszystkie książki w bibliotece są obłożone w niebieski papier i mają zakładki z niebieskiej tasiemki. Niektóre książki to są bez obrazków, ale inne to mają takie śliczne obrazki, że chciałbym je cały dzień oglądać. W jednej książce to są tacy braciszkowie Jagodowi i siostrzyczki Borówczanki z lasu i oni grają w prawdziwego szczura, nie grają w gumę myszkę. Jeżdżą prawdziwym wózkiem, nie takim z pudełka od zapałek. Ja ich poprosiłem, żeby mnie zabrali. Oni się zgodzili i zawołali. I szczur stanął. Już miałem wsiąść i pojechać z nimi do tego ich jagodowego kraju. Ale spojrzałem na Tosię i zrobiło mi się strasznie żal. I zostałem. A potem przyszedł jeden chłopiec, Antek, i zwrócił książkę bez okładki. O, Tosia bardzo się gniewała i mówiła, że nie wolno z książek zdejmować okładek, bo się niszczą, bo te książki są dla wszystkich i wszyscy o nie dbać muszą. Ja wcale nie wiem, dlaczego Tosia tak się pogniewała. Bo ja to byłem bardzo zadowolony, że ten chłopiec zdjął ten papier, bo tam na tej książce był śliczny obrazek na okładce.
Na tym obrazku był taki duży chłopczyk jak Tosia i rozmawiał z takim maciupeńkim ludzikiem jak ja. Jak go zobaczyłem, to go ucałowałem i zapytałem, jak się nazywa, a on zawołał. Jestem ci bardzo rad, a nazywam się Skrzat. A ja mu powiedziałem, że nazywam się Plastuś. I zapytałem go, gdzie mieszka, a on powiedział, że w Wojtusiowej izbie, a ja, że w Tosinym piórniku. I już nic więcej nie zdążyliśmy sobie powiedzieć, bo Tosia wzięła książkę i obłożyła ją w nowy niebieski papier. A potem pani nasza przyszła i czytała dzieciom taką piękną historię o sierotce Marysi, o gąskach i o lisku. I potem ktoś kogoś zjadł. Tylko nie wiem, czy lisek gąski, czy gąski lisa, bo okropnie płakałem. Ale potem krasnoludki, takie malutkie jak ja, pomogły Marysi i wszystko było dobrze. Oj, oj, jak ja lubię czytać książki z obrazkami. O tym, jak od lodzi dostałem samochodzik. Dzisiaj rano myślę sobie, jakie szczęśliwe te siostry borówczanki i braciszkowie Jagodowi, że mają taki śliczny wózek i mogą nim jeździć. A tu niespodzianka, ale muszę opisać wszystko od samego początku. My przynosimy zawsze ze sobą do klasy drugie śniadanie. To drugie śniadanie siedzi sobie w kąciku teczki i bardzo się boi, żeby go książki nie zgniotły. Ale nasze książki leżą zawsze w teczce równiutko i nikomu jeszcze nie zrobiły krzywdy. Drugie śniadanie jest zawinięte w białą bibułę i w śliczną serwetkę. Tych serwetek jest aż 4 na zmianę. Na jednej wyszyte są 2 kogutki, co mają żółte budki. Na drugiej zające, co skaczą po łące. Na trzeciej samochodzik czerwony, co jedzie w dalekie strony. A na czwartej... ja, Plastuś. To jest mój portret. Mam na tym portrecie śliczne, odstające uszy i piękny, czerwony nos. Koleżanki Tosi nie mogą się napatrzeć na te nasze serwetki. Lodzi to najbardziej ze wszystkiego podobał się ten czerwony samochodzik. Więc myśmy jej zrobili niespodziankę. Wzięła Tosia płótna, kolorowych nitek z kwiatowego pudełka. Szyła, szyła, uwijała się. Wyszyła na serwetce czerwony samochodzik i dała Lodzi w prezencie. My dzisiaj przechodzimy do klasy, a tu na naszej ławce koło kałamarza stoi takie malusieńkie czerwone auto. To auto dla mnie Lodzia zrobiła. Ono było podobne z pudełka od zapałek, ale było oklejone czerwonym papierem i miało kółka ze szpulek. Tak się ucieszyłem, że sam nie wiedziałem, co robić z radości. Zaraz wsiadłem do tego auta i zacząłem jeździć po całej ławce. Jak ci z piórnika zobaczyli, to podnieśli ogromny krzyk, że i oni chcą jeździć autem. Guma myszka dalej się pchać, ale jej nie wziąłem, bo za gruba, rozsadziłaby mi auto. Ołówek chciał się przejechać, ale go nie mogłem zabrać, bo za długi. Fiknąłby zaraz z auta. A tutaj dowiedziały się o moim aucie panny z Włóczki. Więc pisku narobił i dalej się tłoczyć po swojemu do samochodu. Ale ich nie zabrałem, bo zaraz powolatywałyby z auta i byłoby nieszczęście. Wziąłem tylko jedną stalówkę, co bardzo porządnie umie pisać i nigdy kleksa nie zrobiła w zeszycie. Niech się przejedzie. Zresztą... jak guma myszka trochę schudnie i ołówek zmaleje, a panny z Włóczki zmądrzeją, to może ich kiedy przewiozę. A co? To moje auto jest jeszcze ładniejsze od tego wózka, co nim jeździły siostry borówczanki braciszkowie Jagodowi w tej książce. Kogo się pantofel boi i o tym, co fikuś nabroi. Mamy w domu nowego pieska. Ten piesek nazywa się Fikuś. Fikuś jest taki śmieszny, że wcale nie można wytrzymać.
Trzeba się tylko okropnie pilnować, żeby nie spaść ze stołu, bo fikuś wszystko tarmosi. Najwięcej to się go boją pantofle. Te pantofle to są bardzo biedne, bo Tosia i Jacek często nie chowają ich do szafki, tylko zostawiają na podłodze. Biedne pantofle wpychają się, jak mogą najdalej, w kącik pod łóżkiem, ale fikuś zawsze je wypatrzy. Rzuca się na pantofel, chwyta za piętę. Ja ci tu pokażę. Ja ci tu sprawię. Warczy i przewraca oczami. A biedny pantofel mdleje ze strachu i zwisa nosem aż do ziemi. Czasami, jeśli wejdzie do pokoju mruczek, to fikuś buch! Ciska pantofel na środek pokoju i hopsa, skacze do mruczka. Ale mruczek to nie pantofel. Oho! Nasroży się, grzbiet wygnie, parsknie parę razy i bęc, bęc! Fikusia po mordce. Ale dzisiaj to fikuś zrobił dużą szkodę. Do nas przychodzi teraz na obiady Lodzia. Przyszliśmy ze szkoły i dziewczynki zdjęły palta i czapki. Lodzia chciała powiesić je w przedpokoju, ale Tosia powiedziała, że ma wieszadło urwane i że nie warto. Cisnęły wszystko na krzesło i poszły na obiad. Ja siedzę sobie na piorniku, patrzę, a tu leci fikuś. Wspiął się na krzesło, obwąchał ubranie, haps! Złapał czapkę Lodzi i dalejże ją tarmosić, i szarpać, i wrzeszczeć, i warczeć. Ja zacząłem wołać. Ratunku! Ratunku! Ile tylko sił, ale nikt nie słyszał. Mruczek akurat nie wszedł do pokoju, a czapeczka nie jest taka twarda jak pantofel. Kiedy dziewczynki przyszły odrabiać lekcje, to z Lodzi czapeczki zostały już tylko strzępy. Tosia się rozpłakała, bo to ona nie dała Lodzi powiesić ubrania. Jak to dobrze, że ja mam kubraczek z plasteliny przyrośnięty do siebie. To najwygodniej. Ale gdybym miał ubranie osobno, to zrobiłbym sobie wieszadło z ołówka i z pluskiewek, a ramionczka ze stalówek. I tak by wszystko wisiało pięknie, że aha! Żaden fikuś nie podarłby mi czapki. Ale wszystko się dobrze skończyło, bo mama Tosi zrobiła zaraz dla Lodzi szydełkiem nową czapeczkę, a z resztek zrobiły dziewczynki. Ech, na moje utrapienie jeszcze więcej panien z włóczki. Bawimy się w chowanki, same niespodzianki. U nas w domu jest teraz bardzo wesoło, bo Lodzia przynosi ze sobą lalkę Klarcie. Po obiedzie wszyscy razem uczymy się lekcji, a potem się pysznie bawimy do wieczora. Dzisiaj tośmy się uczyli z takiej niebieskiej nowej książeczki, wierszyka o gałganowej laleczce. Tam było tak. Ta laleczka gałganowa wciąż się jagnie gdzieś cichowa. Było jeszcze o tym, jak się ta laleczka chowa do popielnika i do mysiej norki i w różne miejsca. Nam się to okropnie podobało i zaraz zaczęliśmy wołać z Klarcią, że i my też chcemy się chować. Więc była zabawa w chowanego. Raz się chowała Klarcia, a raz ja. Ale ja się lepiej chowałem, bo jestem mniejszy i nie mam zielonej sukni w czerwone kwiateczki, to mnie nie widać. Chowałem się w różne miejsca, za książki na półce, w pokoiku Petronelki, a Tosia mówiła... Ciepło, ciepło, zimno, zimno. A Lodzia szukała. Ale raz schowałem się za jakiś koszyczek, co stał w kąciku. Myślę sobie, tu mnie nikt nie znajdzie. Nawet czubka nosa mi nie widać. Stoję cichutko, czekam. Tosia ciągle powtarza. Zimno, zimno, ciepło, ciepło. A tu się ktoś skrada po cichutku i łaps mnie w pół. Hops, do góry. Ojej, ojej, co to było? Bęcnąłem na środek pokoju, pogubiłem oba pantofle, rozpłaszczyłem sobie nos o podłogę. To ten naszkaradny mruczek. Myślał, że chce się z nim bawić, bo stanąłem koło jego koszyczka.
A Tosia się śmieje, że mruczek mnie prędzej znalazł niż lodzia. Z Klarcią to było jeszcze lepiej. Usiadła pod kwiatuszkiem na brzegu doniczki, a że jest trochę krzywa w pasie, przechyliła się na jeden boczek i chlup, wpadła do akwarium ze złotymi rybkami. Co tam pod nią stało? Oj, oj, rybki się poprzelękały. Myślały, że to wieloryb. Klarcia się zamoczyła calutka. Trzeba ją było suszyć na sznurku przy piecu. Takie były pyszne chowanki, aż do kolacji. O tym, jak każdy spieszy naszą panią ucieszyć. Cała klasa ma wielki kłopot. No bo wszyscy okropnie kochamy naszą panią. A tu nadchodzi dzień nauczyciela. I nikt nie wie, co dla pani zrobić, żeby się cieszyła. Urządziliśmy nawet naradę w piórniku, ale nic z tego nie wyszło, bo każdy chciał czego innego. Pióro chciało koniecznie, żeby coś napisać. Ołówek, żeby narysować. Guma myszka, żeby powycierać ładnie, co tylko ołówek narysuje. Farby, żeby namalować śliczny obrazek. Scyzorek, żeby wystrugać coś ładnego, taki wiatraczek albo co. Ja wołałem, żeby koniecznie ulepić coś z plasteliny. I w żaden sposób nie mogliśmy się pogodzić. Ale Tosia chodzi skłopotana. Nawet z nami mało rozmawia. Aż tu przyjechała do nas ze wsi babcia Tosi. Taka wesoła babcia. W okularach i w łapciach. Przywiozła babcia dużo kolorowych gałganków, wstążeczek, szmatek. Uszyła dla Petroneli piękną suknię od niedzieli, a dla mnie kabatek. Jak to Tosia zobaczyła, aż z uciechy podskoczyła. Babciu, to może by naszej pani wyszyć coś ładnego na ten jej dzień? O, a pewno! Mówi babcia. To każdego ucieszy. Weź szare płótno, przytniemy serwetkę. Ja ci ją ładnie obdziergam, a ty w rożku wyszyjesz kolorową włóczką, co tylko będziesz chciała. Jak ta nowina wpadła igle w łóżko, to w pudełku od robót zaraz się zrobił ruch. Wszystkie kolorowe włóczki aż się ponapuszały z radości i z dumy. A my wszyscy chcieliśmy być wyszyci w rożku. I guma myszka, i ołówek, i pióro, no i ja także. Ale babcia mówi, że najładniej wyszyć kwiatki. Więc wyszyła Tosia niezapominajki, żeby pani nigdy o nas nie zapomniała. Serwetka owinęło się w bibułkę i zawiązało różową wstążeczką na kokardkę. A jak naszą serwetkę zobaczyły dzieci w klasie, to zaraz w krzyk, że i one także wyszyją. No i tych serwetek tyle się zrobiło, co palców u obu rąk. Ja jeszcze nie potrafię do tylu policzyć. A każda serwetka była inna. Na jednym były kwiatki, na innych ptaszki albo motylki, rybki, misie. A ten Adrian to nawet wyszył mnie, plastusia z odstającymi uszami. Takie wszystkie były śliczne, że pani aż w ręce klaskała z radości. A potem my z Tosią mówiliśmy pani wierszyk. To znaczy, że ja siedziałem w kieszonce Tosinej białej bluzeczki, a Tosia mówiła tak. Nasza pani, wszyscy wiecie, to najlepsza jest na świecie. Taka dobra i wesoła, że się do niej śmieje szkoła. Kiedy płaczemy, to z nami płacze. Kiedy tańczymy, to z nami skacze. Kiedy psocimy, daruje brzdącą. Za to kochamy panią gorąco. No i potem nasza pani tańczyła z nami i bawiliśmy się w ciuciubabkę i w pędraczku, gdzie jesteś.